Klaudia Nawrocka, witam Państwa w rozmowie dnia Echo 24. Mail, czat, SMS czy telefon to kanały komunikacji, które coraz częściej zastępują nam personalną rozmowę. Dziś dzień rozmowy twarzą w twarz i o tym, dlaczego ta rozmowa jest tak ważna, powie nam psycholog pani Anna Pawińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, zacznijmy od tego, dlaczego rozmowa twarzą w twarz jest tak ważna. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest pełniejsza, że jest angażująca nas na różnych poziomach, nie tylko tym słownym, ale również możemy patrzeć na drugą osobę, możemy włączyć w to inne zmysły, w taki kontakt, w takie spotkanie zmysłu, dotyku w bliskich relacjach, zapachu. I dlatego takie spotkanie jest właśnie bardziej autentyczne, ponieważ tam mamy więcej informacji i jest dlatego bogatsze, pełniejsze. A dlaczego coraz częściej unikamy takich rozmów? No może właśnie dlatego, że z tą pełnią jest sobie ciut trudniej poradzić, czyli muszę skupić uwagę na wielu bodźcach, a jeżeli tylko mam napisany tekst, to koncentruję się na słowie, albo na dźwięku, jeśli to jest rozmowa telefoniczna i całą resztę mogę już odłożyć na bok. W związku z tym mniej wydatkuję na to energii, mniej mnie to kosztuje, a teraz, kiedy jesteśmy właściwie bombardowani na co dzień mnóstwem informacji do przetworzenia, po prostu jest to wygodniejsze. Ale czy to jest tak, że pisząc SMS-y albo rozmawiając przez telefon, jesteśmy bardziej odważni, powiemy tej drugiej osobie więcej niż powiedzielibyśmy jej rozmawiając w cztery oczy? Często tak jest, bo właśnie nie jesteśmy widziani. Czyli ta druga osoba nie obserwuje naszych reakcji i całej mowy niewerbalnej. A w tej mowie niewerbalnej zamykamy różne informacje, których niekoniecznie właśnie, do których dostęp niekoniecznie chcemy, żeby miała druga osoba. I dlatego łatwiej jest nam po prostu w tej rozmowie telefonicznej odważyć się na to, żeby zrobić coś jak gdyby nieco z ukrycia. I to ukrycie, ten dystans powoduje, że dodaje nam to większej odwagi do takiej konfrontacji z drugą osobą. Ale jednak ta odwaga to nie wszystko, ponieważ warto wybierać tą rozmowę w cztery oczy. Na to zdecydowanie będę stawiała i myślę, że wtedy czujemy się traktowani bardziej poważnie i z większym szacunkiem. I to jest rzeczywiście taka kwintesencja spotkania na żywo, twarzą w twarz, także można nawiązać kontakt wzrokowy i obserwować właśnie drugą osobę z tym wszystkim, co ona na ten moment przeżywa, z jej mimiką, z jej gestami i to jest właśnie takie pełniejsze. Bo ta komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna. Kiedy chcemy do kogoś podejść łagodnie, kiedy chcemy przeprosić, no to bardzo ważne jest, żebyśmy nie zamykali tej pozycji, prawda? Nie zakładali rąk. Jak to jest z tą komunikacją niewerbalną? No właśnie jesteśmy bardziej skłonni wierzyć temu, co widzimy i temu, co się wydarza, co jest faktem, niż temu, co słyszymy albo czytamy. W związku z tym mówi się, że ta komunikacja tak naprawdę jest taką bazą do zrozumienia innych osób i na to przede wszystkim stawiamy i to traktujemy jako prawdę. Mniej właśnie słowo, deklaracja się liczy, bardziej to, co zaobserwuje, to, co się wydarzy. W związku z tym właśnie ta komunikacja niewerbalna ma tak duże znaczenie w takim autentycznym spotkaniu i w budowaniu prawdziwej relacji. A jak poradzić sobie ze stresem, który często towarzyszy nam podczas takiej właśnie rozmowy? Tym bardziej, że odzwyczajamy się od rozmów twarzą w twarz właśnie przez te SMS-y, maile czy telefony. Mhm. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że tak naprawdę można sobie stwarzać takie sytuacje ćwiczeniowe. Poniekąd dzisiejsza rozmowa jest zainicjowana akcją, która do takich ćwiczeń właściwie zachęca, czyli do wyjścia, do spotkania na żywo z drugim człowiekiem, do tego, żeby zwyczajnie oswajać takie sytuacje,
i poznawać siebie również w tych sytuacjach, czyli właśnie jak ja to przeżywam, co to dla mnie znaczy, kiedy druga osoba na mnie patrzy, a ja na nią, w jaki sposób i dlaczego to przeżywam. To są wszystko takie informacje zwrotne o nas i też o drugiej osobie, które właśnie wiele mówią. I te wszystkie informacje gubimy, kiedy piszemy, kiedy czatujemy, kiedy rozmawiamy przez telefon. Więc ta okazja do poznawania się wzajemnie i z partnerem danego spotkania, ale też poznawania się takiego samej ze sobą, jak ja reaguję, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie trudne i dlaczego. To są takie okazje do tego, żeby poeksplorować trochę siebie, świat. A powiedzmy na przykładzie konkretnej sytuacji, czyli kiedy na przykład mężczyzna chce przeprosić kobietę, albo kobieta chce przeprosić mężczyznę, no i wie, że to będzie wymagało, żeby gdzieś tam ten stres odłożyć na bok, związany z tą rozmową. Czy warto najpierw faktycznie poćwiczyć przed lustrem? Będzie łatwiej? Myślę, że będzie łatwiej. Ćwiczenie czyni mistrza. Także to prawda, że można właśnie w ten sposób oswajać trudniejsze dla nas momenty. I może nie chodzi o to, żeby odegrać te przeprosiny, bo już jest to tak wyćwiczone, że właściwie mało jesteśmy obecni i autentyczni w tym spotkaniu przeprosinowym, ale popróbować różnych zachowań, zobaczyć, jak możemy być spostrzegani przez drugą osobę, czy to, co mówię i te przeprosiny faktycznie są spójne z tym, jak patrzę, jak wyglądam, jaki mam ton głosu. Bo po tym będzie czytana moja intencja. A w jaki sposób rozmawiać, na przykład z dziećmi? Czy kiedy te nie chcą z nami dyskutować na temat sytuacji w szkole, kiedy nie chcą mówić o tym, co u nich słychać? Czy na przykład warto wspólnie usiąść do stołu i zjeść posiłek? Czy to taka okazja właśnie do rozmowy? To jest okazją do rozmowy. Ważne, żeby ta rozmowa nie była schematyczna, to znaczy taka trochę już anegdotyczna wersja, co tam w szkole? Nic, tak? I odgrywamy pewien schemat, który się powtarza codziennie. I ta komunikacja, to spotkanie jest takie wtedy jałowe. I rzeczywiście tutaj odpowiedzialność jest bardziej po stronie rodzica, który może spróbować zadać nieco inaczej pytanie, co w szkole. Bardziej szczegółowo, bardziej zwracając uwagę na jakieś informacje, które mamy na temat dziecka i tego, co się mogło wydarzyć w ciągu konkretnego dnia. I ciut inaczej pytać. A jak zachęcić do rozmowy, jeśli dziecko wciąż mówi, no nic, wszystko w porządku, w szkole wszystko dobrze. Jak zachęcić do tej rozmowy tą drugą osobę? Nieraz pomaga przykład, czyli najpierw to ja mówię, co tam u mnie, jak mi minął dzień i dzieci obserwując takie zachowania, po prostu się ich uczą, że to jest normalne, że to jest ciekawe, że to może być przyjemne. I zamodelowanie takiej sytuacji, pokazanie, że na tym polega właśnie spotkanie i wspólne zjedzenie posiłku. To już jest jakiś pomysł na to, żeby ruszyć z miejsca, z takiego utknięcia w tych rozmowach rodzinnych i z dziećmi. A czy ta rozmowa SMS albo właśnie przez różne inne kanały komunikacji powinna być Pani zdaniem całkowicie wykluczona w relacji dziecko-rodzic? Myślę, że jest to mało realne. Nawet gdyby ktoś miał taki postulat, to na ten moment rzeczywiście jest to mało realne. Myślę, że to może być uzupełnienie tych spotkań twarzą w twarz, ale na pewno nie zastąpienie ich poprzez te krótkie tekstowe wiadomości. Co prawda pojawiają się w nich różne na przykład emotikony i uśmiechnięte buźki, bo próbujemy nadrobić to, czego nie da rady zmieścić w tej komunikacji niebezpośredniej. Czyli właśnie tą mowę niewerbalną, ale jednak to są pewne skróty. I w różnych sytuacjach takich kryzysowych, że tak powiem, skrótem opłaca się posługiwać. Natomiast jeśli to jest baza relacji, no to wtedy może dojść do różnych nieporozumień i do tego, że po prostu
nie dogadamy się, nie będziemy wiedzieć, nie domyślimy się, co druga osoba tak naprawdę ma na myśli, co czuje, czego chce. Możemy nawet błędnie odebrać komunikat. Dokładnie. A z tego powodu także mogą wyniknąć różne nieporozumienia i kłótnie. Dokładnie. Czyli nasza interpretacja i pole tej interpretacji w SMS-ach i w tych komunikatorach jest tak duże, że różne rzeczy możemy dopisywać, dopowiadać do wypowiedzi drugiej osoby i wtedy no, okazuje się często, że zupełnie się minęliśmy. No właśnie, kiedy w relacjach personalnych warto ograniczyć komunikację SMS-ową, telefoniczną na rzecz rozmowy twarzą w twarz, no to jednak w biznesie przydają się właśnie SMS-y czy rozmowy, czy też inne właśnie komunikatory. Mhm. Także warto zachować tutaj przynajmniej właśnie na polu biznesowym to, co dała nam technologia. No tak, w biznesie rzeczywiście to jest opłacalne, bo skraca czas, nie angażuje tak nas emocjonalnie właśnie. I taka rzeczowa informacja gdzieś zapisana, do której zawsze można wrócić, jest czymś takim, co pomaga w budowaniu biznesu. Niemniej teraz myślę, że coraz popularniejszym modelem biznesowym jest taki, który jest oparty na relacjach. I żeby te relacje zbudować, to okazuje się, że jednak maile i pismo to jest ciut za mało. Stąd pewnie na przykład popularne są telekonferencje, żeby właśnie widzieć te drugie osoby, żeby je poznać ciut bardziej. Spotkania biznesowe, czy takie spotkania, które mają za zadanie skontaktowanie ludzi z różnych branży, networkingowe. Więc okazuje się, że biznes oparty na relacjach to jest coś, co może być bardziej opłacalne, mimo tego, że trzeba w to włożyć ciut więcej niż ten, powiedziałabym, klasyczny model biznesowy, gdzie dokumenty i pismo i właśnie maile stanowiły taką bazę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem Dziękuję. Była pani Anna Pawińska. Twarzą w twarz zawsze warto rozmawiać, czy to w pracy, czy przy rodzinnym obiedzie. Do tego państwa zachęcamy, szczególnie w dzień rozmowy twarzą w twarz.